też mamy takie duże zjeżdżalnie. Tutaj znalazł Tomek z Lenką jakąś dziewczynkę i zjechali. I jak było? Super, co dziadkowi się nie zdecydował? Minimum, a nas było dwóch. No i strasznie bujał, bo nas jest tylko wiadomo dziewczynka. Ona jest zamknięta w pewnym momencie? Nie, otwarte są. A może się potem wybiorę z wami? Otwarta, tylko minimum trzy osoby. No i byliśmy w trójkę kolena i jeszcze dziewczynka mała. No widziałam, bo nagrałam was, jak żeście spłynęli. Nie chcę nas puścić, nie? Ale fajnie było, super. Lenka, a ty jak co powiesz? Fajnie, tylko że siedziałam tyłem. Dobrze, idziemy. Wiadro się będzie wylewać zaraz. Tutaj zaraz właśnie za basenami dla dzieci mamy taki kącik. Tam jest też sala dla dzieci. No tutaj pisze, że jest od 10 do 10.30 i od 15 do 16.30. Nie wchodziliśmy teraz za bardzo, bo jest jeszcze zamknięte, ale jest tam jakaś taka kuchenka, takie zabawy dla dzieci są. Jest tam dość chłodno, także jest to klimatyzowane. W razie gdyby po prostu deszcz spadł. Tak, koniecznie. Tutaj jeszcze mamy takie małe zjeżdżalnie. Jedna, druga, trzecia i tam jeszcze jest taka jedna. I tam też jest taki mały brodzik dla dzieci. Tutaj nasza Lidia z dziadkiem będzie zjeżdżać ze zjeżdżalni. Hop! Co Lidia, fajnie? Tutaj mamy coś takiego jak Flowrider Timing. Pisze, że to jest od 107 cm wzrostu, można sobie na coś takiego iść. Tutaj jest Macadimol, cały kompleks, który właśnie należy też, tutaj jest przed hotelem. Są tutaj restauracje, z których możemy skorzystać, na restauracje też à la carte. I jedzenie jest w cenie, ale musimy sobie dokupić wtedy napoje. Są tutaj też różnego rodzaju sklepy, troszkę wam pokażę. Typowego bazarku podobno tutaj nie ma. Trzeba by było podjechać do Hurgady i chyba się wybierzemy w któryś dzień, no bo powiem szczerze, co tu będziemy robić, nie? Co powiesz? No, podjedziemy, na pewno coś trzeba kupić, jakieś pamiątki, coś sobie. A idziemy tutaj teraz, co tutaj jest w tym kompleksie Macadimol. Co pisze po polsku? Nie jest polski? Tutaj mamy jakieś perfumy, aptekę. A są ceny w ogóle? Nie ma. No niestety nie ma cen. Sklep jest, ale bezcenny. Jakieś chipsy, tutaj są słodycze. Kola jest. A tam już mamy pamiątki. Sprawdzaliśmy ceny Marlboro, bo wiecie, że pale. Tylko nie ma cienkich, są zwykle grube, ale ma... Jakieś złote, nie? No to są lighty. Aha, to ja nie wiem. I te Marlboro karton kosztuje $30, czyli na nasze wychodzi jakieś 120 zł, nie? No i zapalniczkę gratis. Zapalniczka gratis. Czyli różnica jest, ale już kiedyś kupowałam papierosy, to zupełnie inne jak nasze polskie, no i muszę się zastanowić. Przyszliśmy tutaj na prywatną plażę, co należy do hotelu.
Tak tutaj wygląda. Są tutaj takie leżaczki, ale Wam powiem szczerze, że jest problem z leżakami, bo przyszliśmy, leżaki były wolne, a Pan nam powiedział, że nie, że zajęte. Tłumaczymy mu, że jesteśmy na takiej a takiej opcji. No powiedział, że no free, że nie są wolne. No. Tłumaczymy mu, że jesteśmy z opaski, a on mówi tak, że nie, że zajęte, ale nie było żadnych ręczników ani nic, więc nie wiemy, czy czekała, że mu coś damy, czy komuś pilnuje, czy o co tu do końca chodzi. Nie chcieli z nim kłócić, po prostu poszliśmy na ręczniki. No i tu żeśmy sobie rozłożyli. No. Jesteśmy około godzinki, ale wystarczył, tak grzeje, że... Chyba wolimy jednak iść na te baseny, aczkolwiek no jechać na morze, nie iść, to by był grzech. Stoję na piasku, normalnie nie idzie ustać. Bardzo gorąco. Pogoda super, widoczki piękne mamy. I dzisiaj jedziemy do Hurgady. Tak, na jakieś zakupy. Tak, no i też tutaj wycieczka, co była do Hurgady, Pan nam proponował rezydent $10 za osobę. Dokładnie, ze zwiedzaniem meczetu jakiegoś. I na bazar też, to było od godziny 13 do 18, $10 od osoby, a myśmy załatwili sobie taksówkę z hotelu. Taksówkę, to bardziej jest jakiś busik, nie? Tak, taki przewóz za naszą ósemkę, 6 osób dorosłych, 2 dzieci, $50, w obie strony. Tak, tylko że jeżeli mam kartki, to pisze 12,5 euro za osobę, 10 za dziecko, nam pierwszy powiedział 60, utargowaliśmy na 50. Tak, no jedziemy za $50 w dwie strony i tam będziemy 2 godziny 30. Byliśmy w Hurgadzie, niestety nic nie nagrałam, bo powiem Wam szczerze, kupiliśmy dosłownie kilka rzeczy, bo strasznie tam ludzie są mega natrętni, ciepło, syf ogólnie rzecz biorąc. No 40 stopni minimum. Przez ulicę, to jest dramat. Tak, dramat. Oczywiście żadnych pasów, żadnych światł i tak dalej, trzeba naprawdę na ryzyko, albo się przejadą, albo nie. Mamy ostatni dzień naszego wyjazdu, już się zbieramy pomału w stronę domu i na lotnisko. Takie podsumowanie ogólnie hotelu. Może zaczniemy od tego, jaki mieliśmy incydent na lotnisku. Więc tak, zaraz po przylocie rozdzielali nas do jakiego autokaru to ma iść. Poszliśmy do swojego autokaru numer 10, mało ważne. Co było właśnie takie zaskakujące, to pan, który wkładał walizki do bagażnika w autokarze, no to dolara skoczył, jak ktoś był pierwszy raz, tak jak na przykład swatowie byli pierwszy raz, no to wystraszył się i po prostu był na $2, bo nie wiedział, co się dzieje. I dużo takich ludzi było, no my wiedzieliśmy, że takich ludzi się omija szerokim łukiem, także darowaliśmy sobie to, ale było to chamstwo. Oczywiście my jesteśmy za tym, żeby dać napiwki, ale to było takie wymuszenie i tak bardzo po chamsku i to się nam bardzo nie spodobało. Tak, jak ktoś jest spokojny, elegancko, bo tu jest na hotelu, ogólnie jest miło. Także każdy tam dolara dostał, żeśmy chodzili, czy na drinka, czy na cokolwiek. Nie? Czy nam pan walizki przyniósł do hotelu, no to wiadomo, to się daje. Dobra, co powiesz na temat hotelu? Hotel jest bardzo duży, pan rezydent mówił, że jest mały hotel, według mnie jest bardzo, bardzo duży hotel i trudno się jest połapać. I co do tego dolara, to na przykład nam się skończyła bateria w sejfie i pan też przyszedł, według mnie to nie jest nasza wina, że się bateria skończyła, a też czekał, żeby mu dać tego, nie wiadomo, jaką napiwkę, żeby mu po prostu dać. Mm-hmm. Tomek, na temat pokoju, jeżeli chodzi o czystość? No czystość u nas, a czystość tutaj to jest troszkę inne rozmowanie. Tu na hotelu akurat, no nie wiadomo jak z innych, no my też mało jeździmy. Fajne jedzenie, no szło wybrać w czymś, było kilka restauracji, kilka barów, kilka basenów, gdzie było iść. Dobrze, jeżeli chodzi jeszcze o restauracje, no to w tych głównych chyba najlepiej wychodzi kolacja, nie? Z tego, co żeśmy tak mówili, to chyba kolacja najlepsza. Najlepszy wybór jest na kolację. Tak, a jeżeli chodzi o obiady, no to bardziej chyba preferowaliśmy gdzieś iść poza tymi głównymi restauracjami, nie? No, to wszystko już widzieliście, jakie, co mamy zdanie na dane restauracje. Według Ciebie trzy najlepsze i czy najgorsza, bo jeden najlepszy, jedna najgorsza restauracja? Dla mnie najgorsza, ja wiem. No chyba tutaj te główne są tak do jedzenia, no bo to na obiad to a najlepsza? Jest masakra. Najlepsze według mnie, no chyba jest ta... Tropical chyba, no. Według dla Ciebie? Dla mnie meksykańska. Najlepsza. A najgorsza? Nie wiem. Tak główne trudno, tu, czy coś innego? Chyba te główne. Dla Ciebie? Dla mnie najlepsza i włoska i... Ta Lateraca? Tak, Lateraca i ten Tropical Bar. A najgorsza chyba ta nie meksykańska, no i te tu na dole, te główne. No i też mogę dodać, że w tych restauracjach, coś mi chodzi na obiad, było dużo mniej ludzi, tak na spokojnie na luzie, a tutaj na dole są tłumy. Tak. Lenka, a Ty co powiesz? Która najlepsza, która najgorsza restauracja? Najlepsza to była ta włoska i... Czyli Lateraca, no. Tropical? Tropical. A najgorsza to chyba ta...
No te główne trzy. Mhm. Nie, według mnie najgorsza była ta właśnie, która? Ta główna tutaj. A najlepsza Laterasa i Tropical no, też. No główne są trzy, ale tam jest wszystko to samo. To no i jedzenie w tych głównych, no to jakość jedzenia w tych restauracjach, a takich tematycznych czy tam. A la carte, no. A la carte, a te na dole, no to nie bądź. No, jeszcze wam pokażę. Na zdrowie. Jeszcze wam pokażemy, jak pojedziemy do lotniska, no i później z samolotu troszkę widoczków. Na tym kończymy i wracamy do karawaningu. Tak. Tęsknicie za karawaningiem? Tak, myślę, że gdzieś pojedziemy. I to szybko. I to szybko. No, raz za kiedy, no my parę razy, tak, my z Tomkiem to parę razy dosłownie byliśmy na takim hotelu, ale chyba też karawaning bardziej, nie? I nasz klimat. No. Ale znowu założy się, że za kilka lat znowu nas naciągnie. No tak, no. No, na pewno. Ale raczej nie szybko. Niekoniecznie Bałtyk. Witamy już na lotnisku. My lecimy z terminala drugiego. Tak to tu mniej więcej wygląda. Jest dość troszkę sklepów. Jakieś tam pamiątki, różnego rodzaju paski, torebki. No, jest tutaj dość sporo tego. Bo właśnie mama raz mówiła, że lecieli też właśnie z Hurgady, ale z innego terminala i nie było kompletnie nic. Też byliśmy właśnie ciekawi, jak to tu wygląda. Jeżeli chodzi o na przykład napoje, to takie buteleczki, chyba to są 200 ml cola Fanta Sprite. To są po 3 dolary, euro, dolar, ma liczą 1 do 1. Co tam jeszcze braliśmy? Chipsy takie większe, lejsy kosztują, tylko nie, szczerze mówiąc, jestem w stanie odczytać, jaka gramatura. To 3 dolary, mniejsze były po 2 i te takie małe paczuszki były po 1 dolarze. Whisky, tata brał, jakie to dziadek brał to whisky? Ballantine'sa, litrowa kosztowała 19 dolarów. W drugim miejscu kosztowała 25. Także jak widzicie, ceny też są bardzo zróżnicowane. Tutaj też jest Burger King, ale te kanapki widziałam też dość takie droższe są. Tutaj mamy właśnie ten sklep z alkoholami, który wam mówiłam. Tu jest troszkę taniej niż tam przy początku. Tutaj jest to jest kawa. Good Old English Pub. Tutaj mamy Burger King i tam jest też kawa. O, tutaj mamy w tej walucie. No, tutaj powiedzmy te zestawy są około 5, 10, około 12 dolarów wychodzi kanapka tutaj w Burger Kingu. Tutaj mamy palarnię. No i my czekamy na lot. Pasażerowie powinni udać się do bramki 11. Dziękujemy. My już jesteśmy w autobusie tutaj na lotnisku, aczkolwiek powiem wam szczerze, troszkę tego nie rozumiem, bo mamy lot dopiero, pisze 18:25, mamy na polski czas będzie 17:25, a my wyjeżdżamy tutaj, autobusem wyjeżdżamy o godzinie 16:30, nie? Tak nie wiadomo, o co chodzi w sumie. My już siedzimy w samolocie i pomału będziemy startować już.